Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek firmy Genius. Jest to model HSG600 Moldax. Są to słuchawki uniwersalne, które możemy podłączyć i do PC-ta, i do komputera Mac, do konsoli PlayStation 3 oraz do Xboxa 360. Posiadają własny układ dźwiękowy i podłączane są przez USB. Cena takich słuchawek to jakieś 140 zł, tak więc całkiem niewygórowana. Powiem Wam, że słuchawki grają całkiem przyzwoicie. Nadają się tak do oglądania telewizji, oczywiście do grania w gry bardzo dobrze i też całkiem nieźle sprawdzają się przy słuchaniu muzyki. Przy okazji są dość wygodne i całkiem fajnie wykonane, ale to zobaczycie sobie za chwilkę. Myślę, że idąc za ciosem zrobimy sobie od razu test mikrofonu tych słuchawek, który jest całkiem niezły i zobaczycie jak one na mnie leżą. Zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, zaczynamy. Co do mikrofonu w tych słuchawkach, to jest on odłączany. To zobaczycie sobie też za chwilkę. Natomiast ja już się sobie dopasuję. I tradycyjnie w tej chwili słyszycie jeszcze dźwięk z kamery, ale już sobie dopasowuję mikrofon i odpalamy nagrywanie. Dobrze, moi drodzy, dźwięk w tej chwili się już nagrywa. Co do mikrofonu, no będziecie mogli w tej chwili już posłuchać, jaka jest jakość tego nagrania, jaka jest jego czystość. Mikrofon nagrywa dość głośno, czułość tego co pamiętam to jakieś 117 dB, tak więc dobrze. Mikrofony na USB na ogół są troszeczkę bardziej czułe, nagrywają wyraźniej, głośniej niż takie zwykłe na mini jacku. To by było na tyle, jeśli chodzi o mikrofon. Ja Wam jeszcze powiem przy okazji, jak już nagrywamy, żebyście sobie posłuchali troszeczkę więcej na temat wygody. Jak widzicie, te słuchawki są dość duże, chociaż nie są jakieś przesadzone, ponieważ zdarzają się słuchawki sporo większe. Co do wygody, są bardzo wygodne, ponieważ mają grubą poduszkę tutaj i fajnie dopasowane nauszniki, które zakrywają nam całe uszy. Tak więc nie ma problemu, że po godzinie użytkowania będą cisnąć nasze uszy, powodować dyskomfort. Słuchawki te ważą 257 gram, co jest taką wartością, no, średnią, ponieważ są słuchawki dużo lżejsze, są też troszeczkę cięższe, nawet po 300 kilkanaście gram. Natomiast właśnie przez to, że są dobrze dopasowane, mają dobre poduszki, dość miękkie, dobrze dopasowują się do naszej głowy, zapewniają duży komfort. Możemy ich używać naprawdę spokojnie kilka godzin i nie będzie żadnych problemów z komfortem. Tak więc pod tym względem jest naprawdę bardzo dobrze. Ok, myślę, że wystarczy tego testu mikrofonu. Mogliście ocenić, moim zdaniem jest naprawdę przyzwoicie. A teraz przechodzimy do dalszej części recenzji. Kontynuując naszą recenzję, jak Wam wspomniałem, są to słuchawki wieloplatformowe. Użyjemy ich m.in. z konsolami Xbox 360 oraz PlayStation 3. Natomiast jeśli pamiętacie, w rozpakowaniu wspominałem o tym, że dostałem niekompletny zestaw. Jeśli kupicie sobie takie słuchawki, na pewno będziecie mieli całą zawartość. Czyli słuchawki, odłączany mikrofon, kabelek do Xboxa, ten który podłączamy do naszego pada z 2,5 mm jackiem. Ja go tu nie mam w komplecie. Oraz też jacka 3,5 mm na RCA, czyli na Cinch'a. Takie kabelki będą niezbędne właśnie do połączenia tych słuchawek z konsolą, z Xboxem szczególnie. Jak powiedziałem, ja tego nie dostałem w komplecie, więc nie miałem możliwości przetestować ich pod konsolą. Natomiast jak najbardziej jest możliwość używania ich z tymi dwiema konsolami. I moi drodzy, co do samych słuchawek. Jak Wam powiedziałem, waga to nieco ponad 250 gram. Słuchawki są całkiem duże, ale nie są przesadnie wielkie. Są bardzo fajnie wykonane, jak na cenę 140 zł. Poczynając od pałąka, mam tutaj logo serii BX Gaming. Poduszka jest gruba i na górze, i na dole. Zobaczcie, bardzo miękka, bardzo gruba. Fajnie dopasowuje się do naszej głowy. Patrząc dalej, mamy troszeczkę plastiku, no takiej średniej jakości, ale nie ma co się spodziewać nie wiadomo czego w takiej cenie. Prowadnice mamy plastikowe, chociaż są, jak widzicie, całkiem grube, więc nie powinny się złamać. Ząbki mamy gęsto rozsiane, więc regulacja jest precyzyjna i też dość mocno te ząbki nam trzymają. Tak więc same się składać nie będą na pewno.
Tutaj troszkę słabsze elementy, ponieważ mamy dużo błyszczącego plastiku, który się nam brudzi. To jest i plus i minus, ponieważ brudzi się, ale wygląda bardzo fajnie. Funkcję ozdobną spełnia po prostu super. Mamy też logo serii GX Gaming, czyli Skorpiona, oraz takie wstawki zielone, no, które nadają tym słuchawkom jakiegoś takiego charakteru. Co do ruchomości, widzicie, te muszle tylko tak się wyginają. I jak też słychać, słuchaweczki troszeczkę skrzypią, chociaż jakoś specjalnie mi to w testach nie przeszkadzało. No i teraz bardzo ważna część, czyli same nauszniki. Ogromne przestrzenie, bez problemu zakrywają całe uszy. I te gąbeczki mamy obite ekoskórą. Są, zobaczcie, dość miękkie. Ja bym powiedział, że są bardzo miękkie. I to wypełnienie jest całkiem dobrej jakości, również podkreślam, jak na tą cenę. Tak więc komfort mamy zapewniony pomimo 250 gram. I tutaj mamy bardzo mięciutko. Te słuchawki nie mają też zbyt dużej tendencji do ściskania głowy, tak więc nie będziemy czuć ich naporu nawet po kilku godzinkach użytkowania. Tak więc pod względem komfortu te słuchawki oceniam bardzo dobrze. Przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, widzimy też kabelek oraz mikrofonik, który jest, zobaczcie, wyczepiany. Przydatna rzecz, ponieważ jeśli go nie używamy, to możemy go sobie schować do kartonika, nie będzie nam potrzebny. Natomiast sam mikrofon, jak słyszeliście, nagrywa bardzo dobrze. Oczywiście jest elastyczny, możemy go sobie dogiąć do naszych ust. Podążając dalej, wędrujemy odrobinkę po kabelku i mamy taki pilocik. Też jest niestety z głuszącego plastiku, ale to już nie jest aż tak istotne, ponieważ ten pilot gdzieś tam sobie zawsze leży, wisi, nie jest aż tak widoczny jak same słuchawki. Mamy też klips, żeby go sobie przypiąć do ubrania, żeby nam po prostu nie ciążył. Pilocik parę gram waży, ponieważ mam tutaj też układ dźwiękowy, więc ta obudowa nie jest aż taka lekka. I mamy też, jak widzicie, diodę, która nas informuje o tym, czy mikrofon jest wyłączony. Jeśli jest wyłączony, to mamy czerwone światełko. Jeśli włączony, to zielone. Oczywiście służy do tego ten tutaj przycisk. I mamy regulację. To jest regulacja główna głośności. Potencjometr całkiem precyzyjny. Natomiast moim zdaniem mógłby być troszeczkę bardziej wysunięty, żeby lepiej się kręciło. Ale to jest, przypadło się tylko tych słuchawek, ale też wielu różnych innych. Mamy też suwaczek PC Game do przełączania się pomiędzy trybem komputerowym a konsolowym. Zabrakło tutaj już osobnego pokrętełka do regulacji głośności czatu na Xboxie. Na przykład słuchawki Zabius to miały, te nie mają, ale moim zdaniem nie jest to aż takie istotne. Co do samego kabla, moi drodzy, to ma on aż 3 metry i na końcu nam się rozgałęzia. Nie ma żadnego oplotu, ale ta izolacja jest dość gruba, dość taka pewna. Końcówki są troszeczkę cieńsze i mamy tutaj 3,5 mm mini jacka oraz wtyk USB, czyli ten wtyk, którym podłączamy te słuchawki do komputera. Nie potrzebujemy wtedy żadnego oprogramowania, system nam je wykryje i mamy od razu wszystkie funkcje, czyli słuchawki plus mikrofon. Jeśli chodzi o specyfikację tych słuchawek, to są one takie jak najbardziej przeciętne, ponieważ pasmo przenoszenia to od 20 Hz do 20 kHz, impedancja 32 ohmy. Natomiast jak producent się chwali, same słuchawki posiadają też w tym układzie wzmacniacz dźwięku i faktycznie powiem Wam, że jeśli chodzi o dynamikę tych słuchawek, to jest całkiem przyzwoicie. Po raz kolejny podkreślę w tej cenie. Moi drodzy, wrażenia z użytkowania tych słuchawek. No niestety pod konsolą nie miałem okazji przetestować z powodu braku pełnego okablowania w zestawie. Natomiast pod komputerem te słuchawki sprawdziły się bardzo fajnie. Przede wszystkim jeśli sobie oglądałem jakieś filmy, to miałem bardzo dobre wrażenia, fajny, wyraźny dźwięk, zamknięta konstrukcja daje swoje. Czujemy się po prostu jakbyśmy byli w tym filmie. W grach oczywiście efekt jest jeszcze lepszy, ponieważ słuchawki serii GX Gaming stworzone są typowo dla graczy. Tak więc pod względem ich użyteczności w grach nie mam żadnych zarzutów. Świetne pozycjonowanie, bardzo realistyczny dźwięk na wirtualnym polu bitwy. No i co do słuchania muzyki w tych słuchawkach, da się oczywiście posłuchać jak najbardziej, jednak bez rewelacji, ponieważ jak już słuchamy sobie troszeczkę głośniej, to ten dźwięk jednak zaczyna gubić powoli średnie i wyższe pasma. Za to mamy całkiem przyzwoity i mocny bas.
tak jeszcze, gdybyście byli ciekawi, to w tych nausznikach znajdują się 40 mm przetworniki, czyli również bardzo przyzwoicie. No i pora na podsumowanie. Słuchawki Genius HS-G600 Mordax, moim zdaniem to bardzo udana konstrukcja, ponieważ w cenie 140 zł dostajemy słuchawki, które są uniwersalne, podłączymy je i do PC-ta i do konsoli, mają własny układ dźwiękowy, mają przyzwoity odłączany mikrofon, są bardzo wygodne, posiadają 40 mm przetworniki i dają całkiem fajny dźwięk jak za taką kasę. Tak więc jeśli poszukujecie słuchawek uniwersalnych, a nie chcecie wydać na nie więcej niż 150 zł, to te słuchaweczki będą całkiem dobrym wyborem. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!